Cześć, tu Ernest. Będę z wami szczery. Myślałem, że w pierwszym sezonie rozdziału drugiego ujrzymy powrót klasycznych przedmiotów, ale w nowym wydaniu. Nie mogłem się doczekać lunchpada czy granatów uderzeniowych, ale nie. Epic Games przygotowało dla nas świeżą pulę broni i przedmiotów. Zanim jednak przejdziemy dalej, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale gdzieś w tym filmiku skrywa się kod na zbierak Minty. Powodzenia! A więc Spedisay na swoim Twitterze udostępnił listę nazw kodowych broni i przedmiotów, które mogą wejść niedługo do gry. Albo miały wejść, ale zostały jednak wycofane i prace nad nimi zostały wstrzymane. Zacznijmy może od przedmiotów. Tornado Grenade, czyli granat tornado. Chyba każdy wie, co to jest tornado. Ale jakby takie tornado działało w Fortnite? Przypuszczam, że taki granat po wylądowaniu tworzyłby mini tornado, które zniszczyłoby wszystkie struktury i unieruchomiło graczy w swoim wirze, co czyniłoby z nich łatwe cele. Takie mini tornado trwałoby przez kilkanaście sekund. Bardzo mi się podoba ten pomysł i mam nadzieję, że twórcy nie porzucili tego projektu. Sposób działania tego przedmiotu to tylko moje przypuszczenia, ale co innego może robić tornado? Kolejny przedmiot to Clone Machine, czyli maszyna do klonowania. Przypuszczam, że ten przedmiot tworzyłby tymczasowego klona naszej postaci, a dokładniej hologram, który stałby w miejscu albo biegł przed siebie. Możecie kojarzyć takie coś z Apex Legends. Jedna z legend w tej grze ma umiejętność, dzięki której może puścić swojego holograficznego klona. Trzeci przedmiot ma nazwę Chuck Stand, czyli stoisko z beczką obfitości. Wydaje mi się, że byłoby to coś na zasadzie ognisk, które są już na mapie. Przypuszczam, że w różnych miejscach na mapie stałyby stoiska z beczkami obfitości, z których to moglibyśmy skorzystać. Oczywiście taka beczka miałaby jakiś limit użyć. Niestety ten pomysł może być jednym z tych porzuconych, ponieważ w grze już są beczki z siorbem, które nas leczą po zniszczeniu ich. Do tego momentu omówiliśmy najnowsze wycieki, ale na tej liście znajduje się też przedmiot Pool Floaty. Jest on w plikach gry od 5 sezonu, więc to zostawię bez komentarza. W kategorii gadżetów są wzmianki o Doodle, Heart i Scooter. Dwie pierwsze nazwy kodowe są jak na razie tajemnicą, ale Scooter to po polsku po prostu skuter albo hulajnoga. Jeśli ta nazwa kodowa nie skrywa za sobą czegoś kompletnie innego, to do gry wkrótce może trafić hulajnoga albo skutery jako nowy pojazd. Przydałoby się coś nowego na ląd, bo motorówka nie zawsze sobie daje radę. Jeśli chodzi o pułapki, to pułapka o nazwie kodowej Klatka jest od dawna w plikach gry. Mieliśmy nawet okazję ją kiedyś omówić. Z chęcią bym zamknął jakąś piłkarę w pułapce. Inna pułapka za to skrywa się od niedawna pod nazwą kodową Surprise Party, czyli impreza niespodzianka. Co to może być? Dajcie znać, jakie wy macie pomysły w komentarzach. Impreza niespodzianka może oznaczać cokolwiek, w końcu to niespodzianka. Poza tym są wzmianki o stacji do ulepszenia przedmiotów, którą moglibyśmy trzymać w ekwipunku, czyli taka mini wersja tych stacji, która zajmowałaby nam jedno lub dwa miejsca w ekwipunku. Pozostałe dwa przedmioty mają nazwy kodowe Badger Banks i Badger Grape. No i to jest kolejna zagadka, nawet dwie. Kompletnie nie wiadomo, co to może oznaczać. W kategorii broni to ostatnie sekretne zmiany w statystykach broni wskazują na to, że karabin szturmowy celownikiem może powrócić w klasach fioletowej i złotej w tym sezonie. Co ciekawe, na nowej liście broni są nietypowe wzmianki, takie jak bandażownica w klasie szarej, flintknock w klasie fioletowej i złotej, czy fioletowy i złoty Tommy Gun. To może oznaczać, że kiedyś powrócą wszystkie bronie w klasach od szarej do złotej, czyli w każdych możliwych opcjach. W tym sezonie jest tak, że prawie każda broń występuje w klasach od szarej do złotej, więc te nowe klasy rzadkości pasowałyby do tego sezonu. Poza tym po ostatniej aktualizacji zawartości zaszły sekretne zmiany w balansie broni. Został zmieniony czas przeładowania kilku broni. Tornor po raz kolejny przygotował tabelkę. Przedstawia ona nowe czasy przeładowań różnych broni w różnych klasach. Szkoda, że Epic Games zrezygnowało z patchnotesów. Nie przypadam z odkrywaniem tego typu zmian. To są ważne zmiany w balansie. Dla tych, co jeszcze nie za bardzo ogarniają angielskiego, to czerwona kropka oznacza, że przeładowanie zostało wydłużone o ileś procent. Zielona kropka oznacza, że czas przeładowania został skrócony o ileś procent. Proste. To chyba tyle z tych nowości. Tak przy okazji możemy nadrobić temat darmowych hodowców. W grze w tym sezonie została dodana bardzo fajna funkcja, dzięki której mogliśmy bez wychodzenia do lobby zgłosić gotowość do następnej gry. Z jakiegoś powodu niektórzy gracze otrzymali fałszywe ostrzeżenie za teamowanie się. To był błąd spowodowany przez system obserwowania. Wszyscy gracze, którzy zostali w ten sposób fałszywie ostrzeżeni, otrzymali okrągłe 1000 hodowców w ramach rekompensaty. I to tyle. Na koniec puszczę wam filmik, na którym widać wszystkie skiny, które jeszcze nie wyszły do sklepu. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania nowych skinów.